Serio pytasz? Wchodzę w to. Dobrze. Ruszajmy jak najszybciej. Damson. Aż stąd je czuję. Tego smrodu nie da się podrobić. Załatwmy je. Pójdź przodem, będę tuż za tobą. Przez lata moje wysiłki na rzecz zniszczenia ludzkości były niewielkie. Frakcja wyłącznie trwała więcej. To wiem, jak tym razem się zniszczyło. Samo spotka mnie. Wszystko w porządku? Prawie zapomniałem, jak bardzo nie znoszę tych poczwar. Dobra, wszystkie wybite. Fort powinien być bezpieczny. Doskonale. Zapewne nie stanowiły zbyt wielkiego zagrożenia, ale lepiej dmuchać na zimne. Podobno pewni eleksatorzy potrafią je kontrolować. Nigdy nie wiadomo, czy to zwykły mutant, czy wróg, który pragnie cię dopaść. A to już dość ryzykowna sprawa. Według ciebie to robota eleksatorów? Nie. Te mutanty przypuszczalnie szukały tylko eleksu. Zazwyczaj są nieszkodliwe. Gdyby ktoś nad nimi panował, nie podeszłyby tak blisko zamieszkałych terenów. Ktoś by się przecież zorientował, że ludzie z fortu szybko je dostrzegą i zlikwidują. Dobrze, trochę mnie uspokoiłeś. Na tyle, na ile to możliwe po walce z tym... czymś. Dziękuję za pomoc. Dam ci znać, jeśli znów mi się przyda. To znaczy, wiesz, o ile akurat nie będziesz załatwiał niczego innego. Po prostu mów, w co mnie chcesz wpakować, a ja się zastanowię. Dobry plan. Rozmawiałaś o Foxie ze swoimi ludźmi w forcie? Tak, ale nikt nie chce brać za niego odpowiedzialności. Wygląda na to, że uchyla się od pracy. Chociaż to dziwne, że żaden z naszych patroli go nie znalazł i nie przypomniał mu o jego obowiązkach. Fox musi cieszyć się specjalnymi względami naczelników, bo robi, co mu się podoba. To wszystko, co wiem. I szczerze mówiąc, nie mam czasu się tym zajmować. Mam ważniejsze sprawy do załatwienia. Rozumiem. Dzięki. Proszę bardzo. Jesteś cała? Tak, to nic takiego. Cała ludzkość pokłada w tobie nadzieję. Wierzę, że z tobą jesteśmy bezpieczni. Dobry z ciebie człowiek, Jax. Podążasz we właściwym kierunku.
porządku. Pokaż mi, gdzie wykryłeś technologię Niebian. Przyjąłem. Za mną, dowódco. Technologia obcych w pobliżu. Na północ stąd. Dobra. Sprawdźmy to. W gotowości. Kurwa. Nie wiem. Wróg. Widzę. Agitatorzy obcych. Wygląda na to, że czegoś strzegą. Zaleca się natychmiastową ofensywę. Szansa na znalezienie technologii spadła do poziomu bardzo niski. Znaleziony sprzęt stanowi element wyposażenia agitatorów. Brak innych urządzeń. Racja. Ich pancerze wydają się za mocne jak na zwiadowców. Zadaniem tych żołnierzy była prawdopodobnie instalacja nieznanej aparatury. Już po nich. Zaopatrzono ich w mini układy kontrolne zdolne do natychmiastowego działania w każdym środowisku. Przypominają systemy używane przez Albów do infiltracji obcej technologii. Albo podsłuchu, prawda? Na przykład pluskwy. Właściwa nazwa to chip kontrolny. Rozmieszczają więc te chipy w strategicznych miejscach na naszych ziemiach. Kto wie, gdzie zdołali je już podrzucić. To wyjaśnia, czemu ich ataki są takie skuteczne. Porównałeś ich technologię do technologii Albów. Czy to znaczy, że... Albowie i obcy wykorzystują podobną metodę przesyłu danych. Wreszcie dobra wiadomość, czyli nasz sprzęt może się z nimi połączyć. Kompatybilność danych obu systemów wynosi 85,9%. Warto to zapamiętać. Dostarczyłeś mi cennych informacji. Szukaj dalej, mały. Daj mi znać, jeśli znów na coś trafisz, w porządku? Przyjąłem.
Analiza gleby wskazuje, że doszło tu do dużej bitwy. Pod ziemią znajdują się liczne ludzkie szczątki. Nie było tu żadnej bitwy. To cmentarz. Korygowanie. Korygowanie analizy. Korekta zatwierdzona. To nic takiego, mały. Hej, chwila. Jesteś berserkiem, prawda? Cóż, bez względu na to, po co tu przebywasz, klerycy niezwykli odprawiać ludzi z kwitkiem. Wiedz jednak, że mam obowiązek przedstawić każdemu podróżnikowi nasze zasady. Nie tolerujemy tu burt i kradzieży. Rozumiemy się? Spokojnie, moja droga. Dobrze to słyszeć. W takim razie może cię oprowadzę. Niewiele się tu dzieje. Dam radę na chwilę opuścić posterunek. To co? Jeszcze jakieś pytania? Jeśli się zgubisz, wiesz, gdzie mam posterunek. Bye.
Wykryto zaludniony obszar. Dezaktywacja detektorów wrogów. Uruchamiam proces łączenia. W takim razie w drogę. Zegar tyka. Za mało informacji. Potrzebna wymiana danych z panelem centralnym kleryków. Jak inaczej. Wykorzystajmy nasz czas jak najlepiej. Dowódco. Łączenie. Łączenie. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. O co chodzi? Czy to sztuczna inteligencja rakiety? Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. Dobra, wyłącz to, mały. Analiza. Panel centralny kleryków się zapętlił. To słyszę, ale jaki był tego powód? Poza faktem, że to przedwieczna technologia, której powierzono zarządzanie wojskiem kleryków. Uruchamiam protokół analityczny TGRG35C. Proszę czekać. Proszę czekać. Chwila. Ile to zajmie? Brak danych. Wstępna aproksymacja 123 lata, 30 dni. Dobra, zostawmy to. Jakoś ustalimy, co poszło nie tak. Czy możesz chociaż coś zrobić, aby ta puszka przestała nawalać i wydawać maszynom rozkaz do ataku? Potwierdzam. Połączenie między Kalanem i robotami kleryków zlikwidowane. W porządku, a więc nic tu po nas. Przynajmniej na razie. A nuż problem tkwił w kilku przepalonych obwodach? Kto wie? Chodź, wynośmy się stąd. Przyjąłem.